Mi kolor tylko się podoba. Podoba ci się kolor? To biała perła, tak? No, perła co się zderła. Tomek, chyba powiem ci, szukałeś cały wieczór żartów na temat Roberta. Tylko kubek, żeby było widać. Już? Oko, taki muszę. Klaps, Tomek. Ty lubisz takie klapsy? Nie powiem, że za herkami. Cześć, z tej strony Kamil ze sprinterberry.pl, ze studia Podoba się dla mnie i mój serdeczny przyjaciel. Nie Kamil. I nie zaskoczyłem. Ale tak zaskoczyłeś, bo myślałem, że zrobisz zaskoczkę, a ty taką podwójną przeszkodę zrobiłeś, że ja myślałem, że będzie tak, a było tak, jak miało być. Słuchajcie, bardzo fajny rower dzisiaj. Rower szosowy, bo kolarstwo szosowe rośnie, ja mam wrażenie, na potęgę z roku na rok. Procentowo nie jesteśmy w stanie tego oszacować, ile. Ale kolarzy szosowych robi się bardzo dużo. No i fajnie, bo trzeba jeździć na rowerach szosowych, bo to bardzo ładny, czysty sport. Chyba coś takiego, Tomek, jak formuła pierwsza? Czy jeden? Nie wiem. Słuchajcie, TCR Advanced, ile? Dwa. Advanced 2 2021. I dlaczego o nim nagrywamy? Ponieważ raz, że jest to świetny rower. Dwa, że kosztuje blisko 10 tysięcy, ale jak na to, co on sobą reprezentuje, to nie kosztuje wcale dużo. Przede wszystkim na rok 2021 TCR zmienił całkowicie ramę, bo to na 2021 zmienił, nie? Tak. Nie ma dokładnych informacji marketingowych, nie marketingowych. O ile procent, gram zostało zmienione, jest informacja ogólna, że nowy rower ma pozmieniane trójkąty, jest lżejszy, sztywniejszy, szybszy i po prostu jest fajniejszy. Jest aero. Już tak, jest, ma bardziej aero, bo ma inaczej położone rurki, to zresztą... Tomek, jak będziesz później tam go kręcił... Ja nie będę. Drugi Tomek, to weź go pokaż tak z linii naprzód, to człowiek, on jest cieńszy, oprócz kierownicy, on jest cieńszy niż moja noga. I tu podkładki kroją wiatr. Tak, mamy rower, na którym jeździ grupa polska CCC, mamy dożywotnią gwarancję, mamy wewnętrzne prowadzenie linek pancerzy, to też na to warto zwrócić uwagę, jak to jest bardzo estetycznie wykonane. Gdzieś tam z Tomkiem na początku sobie gadaliśmy, że pierwsze ramy wszystkich producentów, które miały wewnętrzne prowadzenie linek, to z estetyką miało wspólnego niewiele. Patrz, o tu jak to wchodzi, no. To tak estetycznie, to ładnie zrobione jest bardzo. I co? I Tomasz przybliży Wam może troszeczkę specyfikację techniczną, bo on jest takim magikiem technicznym. Jesteś magikiem? Nie, nie jestem magikiem, ale powiem Wam. No. Rower stoi na grupie 105, ale nie pełnej. Mamy tak, łapy 105, hamulce 105. A hamulce, to jest ważne, one są na system montażu flat mount. Tak, i mają radiatory od razu klocki. Mhm. Kaseta jest 105, rozpiętość 11,30, tylna przerzutka 105, przednia 105, ale korba już nie jest 105, to jest RC510. Rozstaw ma 52x36. Czyli męska korba. Męska korba, ale ona nie jest pusta w środku, tylko jest wydrążona tak naprawdę. Tak jest, tylko słuchajcie, co znaczy męska korba? Zazwyczaj mamy dwa rodzaje. Albo 50-34, czyli korbę kompaktową, która jest używana w większości rowerów chyba nawet, co? Była, bo już nie jest, a wszędzie była większa. I jest druga korba męska, która ma więcej zębów, czyli trzeba mieć więcej siły w nóżkach, aby móc to przymielić i kroić wiatry jeszcze szybciej. To ja mam za dużo. Ty masz 53-39, tak. Co? To jest super. No, tylko taka była na składzie pod ręką. Też taki aero kroisz wiatr, co? No, to przepraszam, że przeszkodziłem, dawaj dalej. Sztyca jest karbonowa z jarzemkiem aluminiowym. Tak, i tu uwaga, bo znowu się wtrącę. Korba. Sztyca. Sztyca nosi nazwę Vector, ponieważ ona ma taki profil, to też będzie można później fajnie pokazać, że raz, że jest sztywna karbonowa, dwa, że jest tak skonstruowana, że Giant mówi, że ona bardzo fajnie tłumi drgania. Wierzyć trzeba, bo jakby tak nie było, to by tak nie mówili. Już. Już. Podkładki są aero, ale tu jest jeden problem, bo musimy mieć mostek, jak chcemy zmieniać, musimy mieć mostek aero, żeby to się zgrało z podkładkami. Jaki problem? Czy ja ten mostek trzeba kupić?
Tak. Chcemy zmienić. Giant ma wszystko fajnie dostępne teraz, także tu spoko z tym nie ma. Tak, no i ładny kolor. Biała perła z takim... Kurczę, no ten napis raz jest granatowy. Raz chyba zielony. Może to neonowy Tomek napis. Taki indygo czasami, a czasami zieleń taka. Oczywiście system bezdętkowy, co dla mnie jest dziwną rzeczą, ale pominę to. A dlaczego dziwno? Sos jakoś nie preferuje tego. Ale to nie jest opona dętka jak w ramie? Nie, to jest opona, jest bez mleczka. No. Generalnie to jest opona 6725. Po zakupie można zalać mleczko, ale w większości i tak stawiamy dętki. Tak, opona to jest model Gavia Kurs 1 i ona ma w sobie osłonę, nie wiem czy ty wiesz, antyprzebiciową i to się nazywa Air Shield. Ładna nazwa, co? Air Shield? Chciałbyś mieć taką Air Shield. A mam ci zagadkę, a jakie tu opony wejdą? Wiesz co, obstawiam, że 28 to max. A uwaga, bo nie. I tu wychodzi, kto się przygotowuje lepiej. W nowym TCR-ze jest to o tyle fajnie ogarnięte, bo moda w kolarstwie szosowym idzie ku temu, aby te opony były jak najszersze. Kiedyś w szosówkach wkładali tylko i wyłącznie 23, teraz wkładają 25-26, a do nowego TCR-a możemy włożyć 32. Tylko po co? No i jak ktoś ma, nie wiem, mieszka gdzieś, gdzie jest droga trochę kulawa, to lepiej jest mieć szersze opony, bo wtedy trochę się pewnie jeździ. Ale wtedy na asfalcie traci. Troszkę traci, ale to wiesz, no umówmy się, to nie jest rower dla człowieka, który ściga się co tydzień, tylko jest to rower dla amatora, który chce mieć fajny, lekki, sztywny rower. To dla mnie. Nie, to my to. Kokoro bym wymienił na 105 albo. Twoja skromność to tutaj nie zna granic. Tomek, proszę, możesz pierwszy. No, zważ. 8500. Ale challenge. Tomek? 8350. Tak. Ile mówiłeś? 8500. To byłem bliżej. No prawie, bo 8420. Byłem bliżej. I co, słuchajcie, rower występuje jeszcze w drugiej wersji kolorystycznej. Tomek tu już podpowiada, to jest też bardzo istotne, tak jak kiedyś tamte. To jest istotna sprawa, kolor. Będzie lżejszy pewnie z 50 do 100 gramów. Gram. O. Tutaj też pan operator później pokaże, jak to jest fajnie estetycznie sobie wykonany. Cyk, siodełeczko nowe, o które już pytacie gdzieś tam na z Giant'a, bo to mi podchodzi pod Powera i pod tam Aina chyba się nazywa, z jeszcze jednej firmy. Ale słuchajcie, największą zaletą tego roweru, jakby to dziwnie nie brzmiało mówiąc o rowerze za 10 tysięcy złotych, jest mimo wszystko jego cena. To jest bardzo dobra cena, patrząc na to, że ma ramę karbonową, dożywotnią gwarancję, sztycę karbonową, prawie pełną grupę Shimano 105 oprócz tej korby. I sztywne osie, ale to standard. Sztywne osie, system mocowania hamulców flat mount. Patrząc na to, że ma tutaj sobie tróweczkę pod czujnik Ride Sense, żeby tam mierzyć sobie prędkość i kadencję. Mamy 9... ile tam? 9799, czyli w dysce, to z pedałami można się zmieścić. Tak jest, gdzie rowery, które idą w parze z tą marką, jeden jest droższy o 2700 zł, a drugi jest droższy o 4200 zł. 200 zł. No właśnie pan operator go pokazuje. To jest dużo, tylko no tam jest szereg czynników. A tam korba jest stopniowa. No słuchajcie, naprawdę Giant na przyszły rok przygotował nam bardzo fajną kolekcję, jeżeli cen nie zmienią, przy czym nic nie mówią, że mają cokolwiek zmieniać. Ale to naprawdę za tą robotę to wielki szacun, bo ich ceny na przyszły rok wyglądają bardzo dobrze. Tylko to jeden minus. Tylko się cieszyć, że... A jaki minus? Bo ja tak szukam minus. No właśnie z minusów, co jest Tomek, jak będziesz później... To tutaj taka śrubka mi nie odpowiada, taka jest. To śrubka, tak, która no tak, tak wygląda tak nieestetycznie. A drugi, ja nie wiem jakiej koszyki to był dobrą robinę. Gianta te Airway. Ale białe? Nie. Czarne? Słuchajcie, wydaje mi się, że będziecie kupować ten rower, jest to bardzo ważne. Pytajcie, dzwońcie po Tomasza. Tomek przygotuje wam różne wersje kolorystyczne, wyślę zdjęcia. To jest kameleon. Można dać taki kameleon koszyki testy. Tak, i to jest naprawdę ogromny minus, bo nie wiadomo, jakie kolory koszyków dać do tego roweru. No istotna rzecz. No nie wiem, jakby to przeżyjecie wszystko, ale no, jest jakiś kłopot. A tykałeś owijeczkę? Twarda. Ale taka lepiąca się. Lepiąca podobna coś do supakazy, ale to nie jest supakaza, ale jest twarda. Nie lubię takich. No,
Można sobie takie żelowe... Miętkie lubię. Tego. Stopki nie da się tego przykręcić. No i stopki nie da się przykręcić. Słuchajcie, gwoli podsumowania. Będzie to jeden z najlepszych rowerów szosowych do 10 tysięcy złotych. W naszej ofercie na przyszły rok zdecydowanie. Naprawdę Giant, chapeau, bardzo dobra robota. I co, kończymy? Tomasz, masz coś jeszcze do dodania? Tak, pan operator, jak to włoży głowę i kamerę, to zobaczy, że ta rura podśrodłowa też jest... Nie, ale to są ważne rzeczy, no naprawdę. Weź, jak później będziesz mógł, to tak jakbyś na wprost od Tomka tak, zrobił. Tak, z mojej strony. No, zobacz, jaki to jest... Nie, to za daleko. Nie, musisz o tu rękę wsadzić, o tak. On jest spłaszczony, widzisz? Ale sam rower z przodu, nie? Tak, jak tak, patrzysz na jego przekrój, czy, nawet od tyłu, no. To naprawdę można kroić wiatr. Tu widać to. Tutaj widać. Weź, daję pałkę. Na, pałkę. O, hyc, operator. No, ciekawe, ciekawe, czy pokaż, pokaż rękę, jaka gruba ręka, palec środkowy, czy grubszy od twojego palca środkowego. No dobra, no. Trochę grubszy, ale tylko trochę. Nie, naprawdę, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Słuchajcie, i co? Dziękujemy wszystkim za uwagę. Prosimy dzwonki, komentarze, lajki. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy coś zmienili w naszych produkcjach, piszcie śmiało. W dalszym ciągu uważamy, że dopiero zaczynamy i się ciągle uczymy. Jeżeli macie jakieś uwagi, to bardzo chętnie ich wysłuchamy. I co? Jesteśmy dla was. Dziękujemy. A nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Tak, można siedzieć w domu i nie robić nic i krytykować. To druga sprawa. My się staramy. Wydaje mi się, że po kilku latach stwierdzimy, że już w miarę jesteśmy w YouTubach dobrze. O, i tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Piątka.